Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kaciusza i zapraszam na mój przezabawny kanał. A dzisiaj nagrywam drugi odcinek rozrywkowy na temat polskich słów, które w języku rosyjskim mają zupełnie inne znaczenie. I bardzo się cieszę dzisiaj nagrywać, dlatego że jestem nareszcie w nowym pokoju po remoncie. I już będziemy zaczynać. Pierwsze słowo to będzie tuman. Mówimy to słowo, kiedy nie poważamy kogoś, czy chcemy obrazić i powiedzieć, że on jest głupi. Ale tuman w języku rosyjskim to jest po prostu mgła. Drugie słowo to będzie babka. Słyszę bardzo często i nawet piszą w komentarzach często fajna babka. I dla mnie to jest śmieszne, dlatego że babka w języku rosyjskim to jest po prostu bardzo stara kobieta, która na pewno ma emeryturę. No to jest babka. I babka to też mówimy trochę w takim sensie obraźliwym. Częściej mówimy babuszka na przykład. Babcia, czyli babka, to jest to samo. Teraz będzie dwa słowa, które mają zupełnie inne znaczenie, ale brzmią tak samo. I to jest zapomnieć. Jeżeli przetłumaczyć słowo zapomnieć, to w języku rosyjskim to będzie znaczyć po prostu zabyć. Zapomnieć to jest zabyć, ale zapomnieć, kiedy słyszę to w języku rosyjskim, to znaczy zapamiętać. Czwarte to jest krawat. Krawat w języku rosyjskim, kiedy słyszę, ale trochę tak brzmi miękko, krawat. I to znaczy po prostu łóżko, gdzie śpimy codziennie, w nocy albo w dniu, nieważne. A krawat w języku polskim to znaczy galstuk, czyli to, co mężczyźni, faceci ubierają na białą koszulę, tak? To znaczy galstuk, ale krawat to jest łóżko. Następne słowo to jest pierog z mięsem, z ziemniakami, ale pierog w języku rosyjskim to znaczy ciasto, takie duże. Pierogi w języku polskim to znaczy wareniki albo pierog, warenik w języku rosyjskim. Kolejne słowo to jest opony. Opony to w języku rosyjskim znaczy szyny, ale szyny dla was to znaczy, dodam obrazek, bo nie wiem jak to powiedzieć, to po rosyjsku brzmi jako rielsy, gdzie jedzie pociąg. Siódme słowo to jest koniecznie. Bardzo często państwo używają to słowo. Koniecznie dla mnie to znaczy oczywiście. Koniecznie i oczywiście w języku polskim i rosyjskim to jest to samo. Ale tak, koniecznie to znaczy obiezatelna. Koniecznie, obiezatelna. I oczywiście to znaczy konieczna. Trochę tak inaczej brzmi, ale bardzo podobnie. Konieczna. No i sens jest jak w słowie oczywiście. I czasami, jeżeli chcecie, to powiem, że czasami mówią konieczno. Nawet tak mówią, konieczno. Młodzież mówi czasami konieczna, konieczna. Albo konieczny, taki skrót, tak powiedzmy, kiedy mówią ludzie niezbyt inteligentni. Na przykład jak witamy się i mówimy zdrastwujcie, ale niektórzy mówią zdraście. Po prostu tak krótko, no i to jest niezbyt kulturalnie i niezbyt inteligentnie, jeszcze raz to powiem. I jeszcze jedno słowo, to jest lubieżny. Kiedy jeździmy autobusem, to mówimy bądźcie lubieżni, czyli bądźcie lubieżnymi i dajemy pieniążkę, bo w taki sposób płacimy w autobusach. Nie mamy biletów żadnych, nic takiego, po prostu pieniążkę do pasażera, który siedzi przed tobą. Ale to w sensie mówimy uprzejmy, uprzejmy. Czyli lubieżny w języku polskim to jest tak samo jak w rosyjskim słowo uprzejmy. Kolejne słowo to jest mądry. Kiedy słyszę to słowo, bardzo się cieszę, dlatego że to jest kompliment i nieważne gdzie to mówią, w Polsce albo w Rosji, bo to jest bardzo dobre słowo. Ale mądry w języku rosyjskim to ma trochę inne znaczenie i mądry dla państwa to brzmi jako umny. W języku rosyjskim mądrość, mądry człowiek to kiedy już ma za swoimi plecami doświadczenie, tak, i według tego, co już on przeżył, ten człowiek, on może coś poradzić na przykład. I to będzie mądrość. I kiedy niedawno nagrywałam odcinek na wsi, będzie chyba kolejny, bo jeszcze nie miałam możliwości to wszystko przetłumaczyć, bo tam jest dużo materiału, więc zdecydowałam dzisiaj nagrać trochę rozrywkowego, bo znowu tam piszą propagandistka kremlewska i tak dalej. Nagrywałam odcinek, to miałam przetłumaczyć jedno słowo, to znaczy heroj. I chciałam powiedzieć, że bohaterem dzisiejszego odcinka
grupka jest jeden człowiek, tak? Ja nie wiedziałam, jak to powiedzieć, bohater. Ale bohater dla mnie to jest bajkowy jakiś personaż, postać. No i to już było 10. słowo. Chyba to będzie koniec na dziś. To wszystko, co przypomniało się mnie za 2 tygodnie, tak? Od pierwszego odcinka. I może być będzie jeszcze trzecia część. Muszę trochę pomyśleć nad tym. Więc subskrybujcie mój kanał. Naciskajcie na ten dzwoneczek. Piszcie komentarze. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Dobrego humoru. Słońca na zewnątrz. Osobiście jestem w bardzo dobrym humorze i w bardzo dobrym stanie, dlatego że na zewnątrz nareszcie mamy słońce, więc wszystkim życzę tego samego. No i będziemy w kontakcie. Do następnego odcinka.